Siemanko, witam w kolejnym symulatorze sklepu. A dziś spłaciliśmy znowu całą ratę. Dużo nam dały te najdroższe produkty. Tylko poszło sprawnie. No i co? Plan jest taki, że dzisiaj znowu bierzemy 5 koła. Drugie 2. Myślę, że już później będziemy mieli takie fajne produkty, że nie będzie trzeba brać pożyczek. Ale jak na razie co? Licencja. Jedna. Dobra, i tutaj potrzebuję zamrażarki. A nie, lewy sklep. Dobra. No więc sprawdźmy. Co nam tutaj dało? Dało nam... Krapstki chyba już były. Ale weźmiemy wszystko. Majonez. Wszystko jest. Zobaczymy, jak to wygląda. To będę musiał dać do lodóweczki, czy do zamrażarki, do frezarki. Dokładnie. Więc dlatego zostawiłem troszkę kasy, aby kupić sobie frezarkę. Spotkaj ten światła, tutaj są lodówki, szelfy, dodatkowe kasy. Dobra. Bierzemy frezarkę. Postawiamy koło tego, nie, bo się przejść nie będzie dało. Postawimy to gdzieś tutaj. Już się przesunie. O. Frezareczka. Ładnie, pięknie. Wkładamy do środka. No, tylko skurcz. Jedno będzie z pizzą, tylko teraz jeszcze czy mogę to być? Mogę. I cena za taką pizzkę to będzie, no myślę, że 9 akadamy. Jest tego naprawdę dużo, więc zrobimy. Bierzemy jakieś lody. Lody też będą zamrażane, prawdopodobnie. Dokładnie. Kupujemy drugą frezareczkę. I ustawimy to sobie tutaj. Chyba znowu na odwrotnie. Dokładnie. I znowu dwa sloty, czyli jedno będzie lody, drugie będzie tylko. Już to tylko przestawimy. Tak, żeby to miało ręce i nogi. I za loda damy pustkę. No, czy ktoś to kupi? To za piątkę jest minimalna, ale dobra, nie będzie szóstka. I mamy tu jakieś parówki. To również to freza. No dobra. O, lecie, kto to musi puszczyć. Z drugiej strony akurat mam miejsce z promocyjnych, więc tutaj to wpakujemy razem z... Chociaż to nie to samo, można pomylić. Nie to samo. Sos. Jeszcze to. No dobra. No zobaczymy, ile takie coś może schodzić. No myślę, że piątka będzie odpowiednia. Tutaj mamy czwórkę. Wow! To jest drogi. Damy za 12. Płacę. O, no to mnie zaskoczyło. Mamy 3 koła do dyspozycji. I teraz tak. Rezerwki mamy, wszystko mamy, ale... Mi tutaj, kurczę, miejsca brakuje. Kupiłbym miejsce. No, teraz to się podziało. Poprzesuwamy sobie lodóweczki. Lodóweczki będą w tym sektorze. Wejdzie tutaj, wejdzie idealnie.
jeszcze dwie lodóweczki, które postawimy po bok. Nasze miejsce zrobiło, a zrobiło. Dobra, tak będzie odpowiednio. To troszkę przesunę minimalnie tutaj, żeby było tutaj przejście. No i tutaj mamy dwie zamrażareczki, dodamy tą trzecią, jak już mamy miejsce, żeby było wszystko tutaj poukładane. Idealnie. Ej, co my tutaj jeszcze coś mamy do dołożenia? Czy to są jakieś lody? Nie wiem, czy to tam do magazynu to zniosę. Może się ktoś zainteresuje tym. No i co? Otwieramy. Z nowych produktów, które mamy pełne lodówki, na pewno zarobimy coś sporego. Najpierw jeszcze sobie frytki kupię. Myślę, że właśnie sporo zarobimy. No bo kurczę, kosztuje to swoje. Kasa otwarta i czekamy. Ogólnie w najbliższych dniach dam wam parę informacji odnośnie przyszłości tego kanału, jak to będzie wyglądało. Ale to myślę, że jeszcze poczekacie na to z tydzień. Ale fajny projekt się zapowiada. Taki odświeżający wszystko. Najwyższego. O, kupił te nowe produkty, zobaczymy ile tu wyjdzie. 69. No zawsze coś. Pełne półki dawa, kasję. Musisz zarobić na swoją pensję. No i trzeba 30 level. Ale ważne, żeby schodziły te nowe produkty. Właśnie dlatego jest dużo. Da się na tym zarobić. No, trzeba spłacić ratę banku i produkty jeszcze dokupić. Ale myślę, że jak już, bo już mamy 26, za niedługo 7, myślę, że jak spłacimy teraz te zadłużenie, które wzięliśmy, to robimy czystkę, czyszczenie magazynu i z tego, co zarobimy, kupujemy produkty na full i już nie lecimy na pożyczkach. O kurde, dwa mięska to drogie. Big deal. Znaczy teraz na rekord czekamy. Niech nam 200 dadzą. Do zapłaty. Najlepiej jeszcze gotówką to rożniemy kogoś. I takie coś tylko. Wstyd. Jest. Światełko mamy za zapalę. Dobra. Tutaj jest mała kółeczka już. A ta tylko kupiła sobie. A jak tutaj w lodówkach? Też niektóre pozycje pusto. Może wcześniej zrobimy to czyszczenie magazynu. Zobaczymy. Najpierw trzeba wszystko wyprzedać. Również to, co się znajduje na magazynie. A trochę paczek tutaj mam, tego co nie schodzi. Więc no, trzeba się z tym zawijać. Susu nie schodzi z tego co widzę. No, że on pojechał z tą ceną. Siódemka, możecie brać. To tu jeszcze nie schodzi. Flawurmonka. Damy za czwórkę. Oleje za pięć. Troszkę przeceny zrobimy. Jak coś nie schodzi. To akurat jest dobrze. Przemniotki na siódemkę i będziemy nadzorować, czy to schodzi, czy nie. Niektóre takie produkty, jak właśnie trzeba sprawdzać wszystko. Ostatni klient w sumie tam tą kasę sobie posprawdzam, bo sobie zapominam o tym. Od razu kupię. Później to wiecie jak jest, bo tego nie ma.
Soda. To było to. Robimy inwentaryzację. Jesteśmy w dupę w chód. Dobra, a więc tak. Potrzebujemy wszystko praktycznie. Ale to wszystko z tych kurczę tańszych produktów. Już wszystko wykupili, czokapiki, wszystko. Aha, to. Chleby, nie chleby. No, trzeba tutaj porobić zakupy. Więc czokapiki, widziałem chleby. Tak, mąka chyba jest. Patrzmy. Flour jest. Więc to mamy w piszczach. Oleju nie ma, pasty nie ma, w sumie. To są butelki z wodą. Nie. No to bierę. To też weźmiemy, to też. Mamy 8. Weźmiemy jajka i to. Tej kawy nie bierę. Chyba, bo chyba jest. Teablok. Jest teablok? Jest teablok. Pustych miejsc. Więc jak na razie tego nie bierzemy. To weźmiemy. To też. Tego nie. O tak, tego nie. Sernik to. To było. Weźmiemy to. Jogurty. Na razie to wszystko. I teraz co? Po napoju, po jednej paczce, bo się pokończyło. Masło, kurczaki są, bo kupowałem. Kota to jest. Kupimy to. Otwieramy sklep, blokuję kasę i patrzę na cenę. Czy coś zmniejszy, czy nie? No. Chociaż nie, było dobrze. Tutaj zwiększyć na 8. Zostawić. Tutaj będzie bit, tutaj będzie bit, okej. O kurczę. To poszło do góry, więc my też. To jest okej. No tutaj 6 za pierniczki i 6 za... Jest git. To zmienialiśmy. Mleko za 12 musi być. Już się tak podjebało, ale to zostawiamy. To za 6.
pięknie go rozszerzyłem na 20 dodatkowe. Albo więcej takich klientów. Nie wiem, czy czasem nie jest tak, że jak powiększyłem sekcję, to teraz mam więcej klientów. Nie wiem. Ale towary trzeba tutaj na nowo, te droższe teraz wprowadzić. Zrobić inwentaryzację. Ale to zaraz zobaczymy, jak to tam wyjdzie. No, klienci przychodzą. A my już mamy 2,5 praktycznie. Myślę, że do 3 dojdziemy. Może nam się to uda. Chociaż nie, chyba nie. Ile ty dasz? 37, mało. No ale jestem zadowolony z wyników. Ty tutaj jakieś takie zrobiłeś, 7,2. A jest chyba 700 euro. I dwie klientki. Po 100 zakupy i będę zadowolony. O, wierczy, korzystajcie ze wszystkiego. Opłacimy podatki, kupimy produkty i to czyli. Finish deck. Jesteśmy na plusie, zajebiście. Teraz co ja miałem? O, zacznijmy sobie od management bills, podatki, finance. Tutaj jest tyle, tutaj jest tyle. Teraz sobie wchodzimy w sklep. Na sam dół i musimy tutaj zacząć sobie od tego. Tego potrzebujemy najbardziej. I to nas wyjdzie cały, to co zarobiliśmy. Ale warto. Warto. Idźcie roznosić. Zapewnijcie półki. Mamy jedne. Lenie. No i z tą jedną paczuszką to już sobie pójdę sam. A te stejki, tak? Ujwi, które to są. Dam je tu. Tak to wygląda, czyli to jest to. Dobra, od razu sprawdzimy cenę tego. Damy za 18, bo to poszło troszkę do góry. To jest za 15, damy 16. To jest za 22 damy. To poczekamy jeszcze. A nie, to jest ten top. O, dobra, czyli tego nie było. Dobra, tego nie było. I tutaj się wszystko zgadza. Aż wszystko zgadza, te lody schodzą. Mamy 6,50. Będę jeszcze trochę zarobić. No i to by było tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie i do następnego odcinka. Na razie.